Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o tym, że Polacy nie chcą dyktatury, nie chcą dyktatorów. Te mocne słowa w rocznicę Powstania Warszawskiego, w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego, Kaczyński usłyszał i Polacy usłyszeli od sędziwego, 97-letniego powstańca Stefana Meisnera. Pseudonim Krzysztof. Dzisiaj ołówek dla Was jest tym, czym dla nas był karabin. Hej, to Polak do wyborów. Żyj w wolności, Polsko, żyjmy nie chcemy dyktatorów. Meisner ma, jak wspominałem, 97 lat, mieszka w Kanadzie i co roku przyjeżdża do Polski na uroczystości rocznicowe wybuchu powstania warszawskiego. I w przeddzień tego właśnie wybuchu czyli wczoraj udzielił wywiadu Katarzynie Kolendzie Zalewskiej z TVN-u. Ona go zapytała, czy ta Polska, którą, o którą walczył, to jest właśnie ta, w której dzisiaj jest. No i on odpowiedział, że była do niedawna, teraz się czoczy arbitralnie do dyktatury i to mnie nie tylko przeraża, ale boli. Nie jestem rejtanem, ale chciałbym wołać do całej Polski, żeby mnie słyszała. No i tutaj, hej młodzi, ołówki w dłoń, losy Polski są wkrótce przed nami. I tak dalej. On Oczywiście nie ołówki, drodzy Państwo, ale długopisy, ale sens jest ten sam. Te wybory, mówił, które przychodzą, to nie jest wybór między nazwą takiej partii czy innej, partii, czy takim programem gospodarczym, czy innym to jest decyzja, jaką chcemy mieć Polskę, czy demokratyczną, czy chcemy mieć dyktaturę. Mówił Mejster w TVN. No więc, jak łatwo policzyć, drodzy Państwo, on miał wtedy 18 lat, kiedy walczył. Takie to już jest, to, to są ostatni powstańcy tam, jeszcze potrwa to parę lat. Więc to są oczywiście ważne słowa świadków historii, po pierwsze pamiętających totalitaryzmy różne, brunatne, sowieckie. Natomiast no, to jest mocny cios dla Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to Lech Kaczyński, a później Jarosław Kaczyński nagłaśniali legendę powstania w sposób zresztą głupi. W polskich podręcznikach cały czas pokutują mity na temat powstania warszawskiego, o tym, że było niezbędne, że było konieczne. Brakuje jasnej, oczywistej deklaracji. Powstanie warszawskie było z Zbrodnią popełnioną na własnym narodzie e, przez grupę wojskowych, z których część, jak Leopold Okulicki, byli złamanymi e, ludźmi, e, którzy zgodzili się być rosyjskimi prowokatorami, mieli bardzo niejasne motywacje. Okulicki był takim człowiekiem, który przecież przyjechał do Warszawy z rozkazem wodza naturalnego Kazimierza Soskowskiego, aby nie dopuścić za wszelką cenę do powstania złamał przysięgę żołnierską, robił dokładnie rzeczy na odwrót, był sowieckim agentem. Nie wiadomo czemu czy służył w tym samym. Czy, czy, czy wierzył w to, co robił, czy służył po prostu Stalinowi, który bezsprzecznie rządził. Drodzy Państwo, e, e, mm. Chciał, chciał powstania. Ja może przypomnę takiego milczącego bohatera powstania, o którym, znaczy milczącego, o którym się milczy. To jest podpułkownik Antoni Żurowski, człowiek, który dowodził powstaniem warszawskim na Pradze. I drodzy Państwo, kiedykolwiek przechadzacie się na przykład tą praską starówką, to wspomnijcie tego człowieka, bo on pomników nie ma, on ty, tych ulic ma mniej, gdzieś tam jakaś tablica jest mu poświęcona. Natomiast to jest człowiek, który po czterech dniach po. Patrzył na to, co się dzieje i zwinął powstanie po prostu. Można było, można było. Można było to samo zrobić po drugiej stronie, nie patrząc po prostu na to, co na piekło, które tam ci rozpętali, że nie toczy się walk, co do których nie ma żadnego sensu ich prowadzenia. To taka dygresja trochę historyczna. Natomiast yy, Tomku, no to jest mocny cios dla Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że to jest mocny świadek. Jego, tego świadka będziemy oglądać w klipach w kampanii wyborczej, kiedy on mówi: Nie chcemy dyktatury, bo, bo, bo to jest jasne dla ludzi. Drodzy Państwo, ten obóz demokratyczny jest bardzo pluralistyczny w swojej mierze. Tak samo jak pluralistyczny był obóz solidarnościowy w 1989 roku i trzeba się z tego cieszyć, bo tak naprawdę to jest tak, jak powiedział Meissner. To nie jest wojna na programy polityczne. To jest wojna w obronie demokracji. To jest wojna w ogóle, czy będziemy mieli głosowania. Czy te głosowania będą miały cokolwiek, mogły zmienić, czy będzie tak jak w Rosji, czy na Białorusi, że nieważne, kto jak głosuje, bo wiadomo, wyniki wyborów są znane przed głosowaniem. Tak, rzeczywiście, to robiło wielkie wrażenie. Pan Meissner wybatorzył Kaczyńskiego, go wybatorzył, szanowni państwo. Polecam tę rozmowę, rzeczywiście robi. Bardzo duże wrażenie. Szczególnie, szczególnie to, kiedy pan Meissner zwrócił się do młodzieży i tłumaczył młodzieży, że to nie będą zwykłe wybory, o programy partyjne, która partia to są, to są programy o to, czy Polska będzie państwem demokratycznym, czy będzie zmierzać do dyktatury. No, patrząc, pokazywał nam krótko, że, że będzie zmierzała na wschód. No, to, to chciał powiedzieć, był oszczędny w słowach, nie chciał się w dniu powstania, znaczy w przededniu wybuchu powstania, wybuchu powstania warszawskiego zwrócić się bezpośrednio do jakiejś partii. A to było jednoznaczne. Wszystkie rzeczy i wszystkie te, tą całą narrację Kaczyńskiego po prostu rozdeptał. Kolejną rzeczą było to, kiedy powiedział, że był dumny i bardzo się cieszył w Kanadzie, znaczy mówił o tym, jak został w Kanadzie, że Kanada jest jego drugim, drugim, drugą ojczyzną. Bardzo dziękuję, przeżył większość życia w Kanadzie, że Kanada przyjęła go jako polskiego uchodźcę, że Polaków jako uchodźców przyjmował cały świat i że y, on również czuł się zobowiązany i przyjął do swojego domu uchodźców hinduskich. Wtedy, kiedy Amin w y, Kongo, znaczy, w, w Ugandzie, przepraszam, kiedy, kiedy Amin, kiedy Amin w, w Ugandzie doprowadzał do, do czystek, do, do czystek i uciekali stamtąd Hindusi, którzy mieszkali od, od kilkuset lat. Przyjął, przy, przyjął, przyjęli do własnego domu państwo majsterowie rodzinę, rodzinę hinduską. Do tej pory ci ludzie zostali w Kanadzie sobie, sobie radzą. I, i, I twierdził właśnie, że, że był bardzo dumny, kiedy słyszał, jak Polacy przyjmują Ukraińców. Był bardzo oburzony tym, w jaki sposób u nas, u nas się traktuje tych uchodźców, którzy uciekają przed wojną, uciekają, uciekają między innymi też, też za chlebem, tak, tak jak Polacy uciekali tutaj za żelaznej kurty. Powiedział jeszcze jedno, co na mnie zrobiło wrażenie, szanowni państwo, i młodzi, powiedział to do młodych ludzi, żeby młodzi ludzie też zrozumieli, bo on do tej pory pamięta, jak ze swojego stena no, zastrzelił w walce oficera Waffen SS i widzi przed sobą klamrę jego paska, na której było napisane Godfrey Uns. Z nami. Bóg z nami. Szanowni Państwo, no to, to powiedziane do obozu Jarosława Kaczyńskiego powiedział jeszcze jedno, bo pani redaktor, redaktor Kolenda Zareska zadała, zadała pytanie, jak postrzega dzisiaj Niemców. I on powiedział, że on Niemców traktuje jako, jako normalnych ludzi, że w tej chwili już nie ma. Nie ma, nie ma tych emocji, nie ma tej nienawiści. Minęło, minęło tyle czasu. Wiecie państwo, to przypomina mi się od razu to, co mówiła pani Wanda Traszyk-Stawska, jak się zwracała do ambasadora Niemiec, gdzie Kaczyńskiemu to było nie w smaki i, i, i tu To Widać było, przy w, 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 w przypomniku polegli niepokonani. Był, był wściekły, że, że pani. Yy, Wanda Traczykskawska nie chciała wejść w, te, w, te, w, Pani w tą powstało. jego polityczną awanturę, awanturę dotyczącą wtedy nieściągalnych reparacji tego cyrku politycznego dotyczącego reparacji od Niemiec. Jako, jako osoba chyba tutaj, która miała największe prawo do tego, żeby to artykułować w tym, w tym momencie. Szanowni Państwo, no ja, ja pamiętam też, jest, jestem, jestem, Pokoleniem tych ludzi, których którzy... Rodzinę, rodzice, rodzice byli, byli ludźmi, którzy przeżyli Drugą wojnę światową. Mama, całe, całą okupację i powstanie w Warszawie. Ja to naprawdę rozumiem, jak to, jak to wygląda, i powiem Państwu, że gdyby mnie ci przedstawiciele pokolenia powstańców tak potraktowali, bym się czuł fatalnie. Nie mógłbym sobie dzisiaj chyba miejsca znaleźć patrzę, patrzę jak, jak Kaczyński może teraz funkcjonować. Pan Meissner go wybatorzył. Pan Meissner jasno pokazał nam wszystkim drogę, pokazał, że to nie oni mają prawo zawłaszczać, bo nie chcą zawłaszczać, zawłaszczać tę tą, tą, tą część naszej narodowej narodowej. Tylko, jeszcze raz podkreślmy jedną rzecz, bo to jest ważne, żeby tą historię naprawdę nie tyle napisać jeszcze raz, tylko napisać ją tak jak ona jest napisana, tylko ona Prawdziwie, nie... po Tak, że opisać prawdziwie. My świętujemy, przynajmniej ja, 1 sierpnia oddaję szacunek ludziom, którzy zginęli z powodu zbrodniczej decyzji, między innymi generała Tadeusza Borakomorowskiego, Antoniego Chruściela, Tadeusza Pełczyńskiego, Leopolda Okulickiego. Ten tutaj odegrał najbardziej taką... Najgorszą rolę. Szef wywiadu Armii Krajowej, Ranek Osmański, który powiedział wprost, że decyzja jego zdaniem szef wywiadu Armii Krajowej, który głosował, robił co mógł, żeby nie dopuścić do wybuchu, w ogóle wy 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 wywołanie powstania wbrew szefowi wywiadu, to jest w ogóle po prostu absurd. Kiedy on mówił po prostu, żeby tego nie robić. Tam jest też taka, taka jakby to dla Państwa, tutaj taki, bo się pojawiały zawsze rocznicowe argumenty, że y, młodzież i tak by zaatakowała. 28 lipca y, chruściel, wtedy jeszcze pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, ten sam, który 31 lipca skłamał, okłamał Bora Komorowskiego, że widział rosyjskie czołgi, że były widziane rosyjskie czołgi, sowieckie czołgi na Pradze po to, żeby ten zgodził się w końcu tą decyzję zrobić. Wydał 28 lipca, wydał decyzję o mobilizacji. Została rozdana broń, została pobrana amunicja, ludzie się zebrali i Komorowski odwołał ten rozkaz. I drodzy Państwo, nie było żadnych buntów, broń została oddana, ludzie się spokojnie rozeszli do domów. Nie było tak, jak oni twierdzą, nie odbierali, odbierając zresztą y, godność, y, rozum, y, różne naprawdę wa wartości tym powstańcom młodym, którzy mieliby się okazać po prostu tak y, nieprzytomni, żeby się z gołymi pięściami rzucić na wroga. Zresztą, Chróźcie, to był ten facet, który mówił, że na argument, że nie mamy broni, bo wydaliśmy ją przecież na, na wschód, bo mieliśmy nie walczyć w Warszawie, mówił, że po prostu rządza odwetu, zastąpi nam broni. No, no ludzie, no, no. W zasadzie w przededniu powstania 600 pistoletów maszynowych pojechało, pojechało. Nie, nie, zostawmy to, wróćmy do naszej bieżącej Wyjechało z Warszawy. Wy, mówimy tylko, mówimy z Warszawy. tylko o tym, że oni wyrządzają Polsce olbrzymią szkodę, bo tu trzeba po prostu zawsze mówić. Wiecie Państwo, tak to jest, kiedy y, społeczeństwem to jest właśnie, to jest ten los, którego chcemy uniknąć. Nie możemy być rządzeni przez ludzi pokroju Kaczyńskiego bo to on jest on mówiąc o sobie Drodzy państwo kiedy go powiedziano mu, że jest dyktatorem na tym jednym z jego występów w tej rewii bodajże to był początek września 2022 roku na jednym z tych występów on powiedział że jeżeli nawet jestem dyktatorem to takim jak Piłsudski, który myślał też łagodny. On się cieszył z tego wtedy. Tak, a czy to nie, on się cieszył moim zdaniem, Tomku, z tego, że wy jesteście głupi, nie rozumiecie, że Piłsudski mordował przeciwników politycznych, wsadzał ich do obozów koncentracyjnych, robił im pozorowane egzekucje, he, 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 he. ciemnoto. To jest taka radość. Ja wam powiedziałem, co chcę robić. Ja wam powiedziałem, że chcę być jak Piłsudski, czyli że chcę mordować opozycję, że chcę ją prześladować, że chcę ją wsadzać do więzień, robić jej polityczne procesy, a wy będziecie to łykać i nikt was nie, nie zaprotestuje. No, drodzy Państwo, gdyby on był w normalnej demokracji, poddany normalnym pytaniom dziennikarskim, to dziennikarze by go rozszarpali. No, on rozmawia tylko z pacenkami w rodzaju y, Krzysztofa Ziemca, y, No. Y, tego twojego kolegi z gazety... Jurka Jachowicza. Jestem załamany Jurkiem Jachowiczem. No to wiesz, on ma te swoje 80 lat i uważa, że sobie tam wygodniej po prostu żyje. mam małą emeryturę. Wiem, Pamiętam sobie... Jurka z gazety, z początku gazety. Mówił mi kiedyś tam, żebym mu tam uwolnił prawa autorskie. Tam było tam z 7-8 lat temu do, 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 zbioru, do, do zbioru jakiś tam tekstu, bo mówił, że Cienko właśnie wszędzie, No to ja oczywiście to zrobiłem. jeszcze teraz chyba nie. Nie, no bo drodzy państwo, no, bycie, bycie po prostu w obozie władzy to jest, ten, to jest ta przepustka, to jest bezkarność, to jest, to, jest, to, jest duża, to jest duża kasa. To są duże, naprawdę relatywnie duże pieniądze. Po prostu to, co, tutaj się, to, co się tutaj odwala, to po prostu to, że Polacy mogą, że są, że są Polacy, którzy sprzedają tą wolność. Ludzie, którzy pamiętają, jak wyglądała komuna. Powiem szczerze naprawdę jestem rozczarowany wobec ludzi, którzy mają naprawdę aparat intelektualny, bo gdzieś tam moglibyśmy mówić przy jakichś tam dwudziestolatkach, że jakieś zaczadzenie, że brak wiedzy, ale jeżeli patrzymy, patrzę na Ziemkiewicza, który ogłasza, że PiS to jest to jest najlepsze, co się przydarzyło w Polsce, w Polsce w trzeciej RP, to ja po prostu no, no powiem tak, no, no ja odpadam. No to już to już jest po prostu. Panianku, pan Ziemkiewicz jest w tej chwili rozjemcą konfliktu pana. Stanowskiego z panią Janoszek. tak Także mi spokój w ogóle już. Ja zaraz będę musiał tłumaczyć, kim jest pani Janoszek. Nie ja myślę, że ja myślę, że ja myślę, że, ja, ja, ja myślę, że to, to, powiem szczerze, ja do czasu obejrzenia trailera tego pana Stanowskiego. Tylko się dowiedziałem, drodzy państwo, dlatego, że pani Janoszek się okazała kiedyś startować na radną platformę obywatelskiej i oczywiście połączono to. Z tym, że pani, która wymyśliła karierę swoją e, całą, zresztą powiem szczerze, nie trzeba było jeździć do, do Indii, żeby wiedzieć, że to jest jedna wielka ściema. Zostawmy to. Oczywiście. Tam jest. To jest, to jest, to są naprawdę. Ja przypominam sobie takiego człowieka w Polsce, ku którym można nakręcić podobny film, nazywa się Eryk Mistewicz, Myśmy go nazywali Eryk Mistyfikiewicz. Oczywiście wspiera PiS. Ja drodzy Państwo, nabijałem się. Ale ktoś... podobnie działa tylko tak, naj... tego. Ale drodzy Państwo, facet który, facet, który po prostu napisał książkę o komorowskim, która miała być rzekomo, książką, w której on po prostu ryzykował życie, żeby ją napisać, a faktycznie okazała się po prostu ścinkiem kryminałów w których Komorowski mówi do zebranych ludzi, w tym do Sumlińskiego. Rzekomo po prostu jest to przekopiuj w klej z powieści Maclina. Polecam wszystkim blog. Wpiszcie... Udaje się, że rozwikło to śmierci lepera, który tej zjeżdżany. Tomku, w każdym razie zostawmy, ten, zostawmy tutaj, bo od, od, odchodzimy od głównego tematu. Wpiszcie sobie Państwo blog, kompromitacje, Sumliński. Znajdziecie po prostu wypis wszystkich materiałów, które on tam sobie, może da, daleko nie wszystkich, ale dużo materiałów, które po prostu przepisał i sobie możecie wyrobić zdanie. Wracamy do tego, że nie chcemy dyktatury. To bardzo mocny strzał, dlatego że e, to jest to bagatelizowanie, wyśmiewanie tego, że będzie dyktatura. My już jesteśmy, my już nie mamy e, wolnych wyborów. To jest, to jest najgorsza z tych wszystkich rzeczy, że ta, ta wolność została nam odebrana e, tak, dosyć szybko, relatywnie. Sędzia Włodzimierz Wróbel zauważył, ten, który powinien być prezesem Sądu Najwyższego, gdyby Duda respektował prawo, on zauważył, że nie będzie wolnych wyborów i nie będzie uczciwych wyborów. Wciąż są to wybory, które mimo tego, że one nie są wolne i nie są uczciwe, możemy je wygrać, ponieważ jeszcze działają zręby instytucji demokratycznych w Polsce. One przestałyby działać, gdyby nie było. To, że, drodzy Państwo, jest szereg rzeczy, po których widać, że oni boją się, że przegrają te wybory. To jest ta przede wszystkim ustawa Andrzeja Dudy, która jeszcze 7 czerwca 2022 roku była wyśmiewana, ale już e, 27 lipca została uchwalona przez Sejm. Pamiętaj Janku, że Kaczyński nawet. Stawa nie... Chciał skłócić środowisko powstańców warszawskich. On wszystkich pokłócił. Sekunda, tylko dokończę. 27 lipca e, uchwalają ustawę, która daje Dudzie prawo blokowania i e, obecnej tak naprawdę, obecnego, obecnych nominatów PiS. Chronienie, to jest ustawa, która chroni obecnych nominatów PiS w Unii Europejskiej, takim się wydaje. Czyli Kaczyński dopuszcza to, że przegra. To już jest bardzo ważne, drodzy Państwo, że oni to dopuszczają. E, I idziemy dalej. E, to jest ważne z tym przykładem. To, problem polega na tym, Tomek, że e, ty pamiętasz bardziej, ja pamiętam mniej, ale my się w sumie ty, powiem tak, e, pamiętamy dyktaturę. Pamiętamy o dyktaturę. Ja pamiętam ją w fazie schyłkowej. Pamiętam ją nie od strony wolności politycznej. Aczkolwiek pamiętam do dzisiaj dialog pomiędzy milicjantem, który wszedł do mnie do domu w latach 80., do mojego ojca. Pamiętam dialog, czy tutaj się ukrywa pan taki i taki. Ojciec powiedział: Nie, nie, to jest mieszkanie. Tutaj pokazał dowód osobisty. Dobrze, chcemy wejść i sprawdzić. No co, ojciec, czy panowie macie nakaz rewizji? Do dzisiaj pamiętam. A czy pan ma coś do ukrycia? Ojciec ich wpuścił. Pamiętam, dzisiaj, obejrzeli całe mieszkanie, między innymi, uwaga, zaglądali do małych, dziecięcych tapczaników, e, których tego, co się potem okazało. E, okazało się, bo oni szukali jakiegoś faceta, no przecież ten facet by się nie zmieścił. No to ja się potem spytałem ojca, czego oni szukali w tym moim dziecku, przecież tam by się... I do... były. Tak, tak, i by Jakiś tych, jakichś nielegalnych materiałów, czegoś. No i potem co się okazało? Moja matka znalazła klucze, które należały do jakiegoś funkcjonariusza SBC i zamiast po prostu olać, zachowała się jak polony obywatel, odniosła im to na policję i ci po prostu wprowadzili jakieś procedury. I się po prostu zaczęło sprawdzanie, kto to oddał, kto to jest, jak, dlaczego. Straszne rzeczy, drodzy państwo, no właśnie takie, taka g, 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 g sprawa, no to zapamiętałem. Dlaczego tam... sprawdzali, dlaczego sprawdzali w dziesięcych w wózkach, ponieważ Biuro Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa wiedziało, że Solidarność, Solidarność która była w podziemiu, no brała, brała wzorce z Armii Krajowej i wielokrotnie, no tak, tak, na przykład, w, w, wyglądały w, 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 po, części, po części poczta Armii Krajowej, czyli dla poczta w wagonach kolejowych, i tak dalej, i tak która, dalej, która była infiltrowana przez Służby, Służby Bezpieczeństwa. Te metody, te metody Służba Bezpieczeństwa właśnie dlatego studiowała, ponieważ, ponieważ no, armia krajowa często ukrywała i przemycała w wózkach dziesięcych... Tomek, wracajmy, wracajmy do, trzymajmy się do dyktatury. Musimy tutaj, powiem tak, drodzy Państwo, to właśnie to jest ten taki problem, że ludzie jeszcze nie rozumieją, że następnym etapem jest, to jest jeszcze cały czas ten moment, w którym Kaczyński nie poszedł po wolność, która interesuje ten tak zwany, tych ludzi, którzy nie głosują czyli nie dotkną się jeszcze do internetu. Oni się powoli próbują, oni się skradają do internetu, ale się jeszcze go nie dotykają. Ma zewnętrzne hamulce. To dobrze wiesz, że ma zewnętrzne hamulce. Tak, ma, czy ma zewnętrzne, tylko też jest, to też jest tak, że moment, pamiętajcie Państwo, że jest moment, w którym to jednak mimo wszystko jest Polska. Tutaj uruchomić pewne reakcje, na przykład on spodziewał się protestów, ale wiadomo skądinąd, że protesty kobiet go przeraziły. Że nie spodziewał się, że to będzie tak szybko. A ja się śmiałem, drodzy Państwo, bo te protesty kobiet, one nie były dlatego takie silne. Nie tylko to wzburzenie wywołało, tylko tam jest drobna rzecz, której oni nie zwrócili uwagi. Oni wtedy zrobili godzinę policyjną młodzieży. Na, i młodzież zaczęła uczestniczyć w tych protestach nie tylko po to, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec aborcji, która jest dla nastolatków kwestią absurdalną, abstrakcyjną, której nie rozumieją, ale oni przede wszystkim mieli dzięki temu możliwość i pretekst do spotkania. Wyjść, tak. spotkać się, tak. Część rodziców nawet ich za to nie potępiała, więc to po prostu tutaj doszło do ta godzina, to co oni zrobili, ja nie wiem, wiecie Państwo, jakie były do końca. Wiem, że na pewno były motywacje, żeby okraść nas wszystkich, natomiast to była przede wszystkim, oni wyrządzili ogromną krzywdę młodemu pokoleniu. My musimy wytłumaczyć ludziom, że to, co już się wydarzyło, to, że są sędziowie, którzy wydają wyroki od dyktando do parki. Są sędziowie, którzy wydają te wyroki, nawet nie będąc o to proszeni. To znaczy, oni starają się od tego, dlaczego na przykład prokuratura z tych z... pojawia się po stronie Piotra Nisztora w procesie, który Tomek założył, z prywatnego aktu oskarżenia, po prostu za to, że, Tom, że Nisztor go pomawia o bycie przebierańcem, To jest zero-jedynkowe, łatwe do udowodnienia. Dlaczego jest takiego typu pokazanie? Bo chodzi o to, żeby sąd apelacyjny, który się będzie zajmował sprawą, zobaczył po prostu duży, żeby ten, żeby zobaczył po prostu. Że komu, komu, że komu władza rzeczy wygranej. To jest taki, to jest nieformalny nacisk na sąd. On jest stosowany był przy okazji spraw Dlatego to jest pokazanie, jeżeli wyrokujesz przeciwko nam, to twój prezes, którego ja rozumiem, będzie bardzo niezadowolony. To jest po prostu pokazanie sędziemu, to jest taki na, forma nacisku, bo oni też się boją. To też wiecie państwo, nie, nie każdego można nacisnąć. Ja miałem kiedyś, yy, bo to najprościej się, ja Państwu mówiłem, jak się cenzuruje teksty, jak się kupuje yy, materiały, to, to, to nie możesz podesłać do, do każdego dziennikarza, nie możesz przesłać. Rzadko się jest na ktoś przychodzi i rozmowi, dobra, ile? Ile? Dlatego, że no, facet ci może nagrać, facet może tego, tłumienie krytyki prasowej jest karalne, co prawda nie słyszałem, żeby w Polsce kiedykolwiek kogokolwiek skazali z paragrafu tłumienie krytyki prasowej. To, to jest ten, Wrażają oczekiwania i te oczekiwania zostają spełniane. Po prostu. Tak. Czy znaczy to jest, o czym powiem Państwu w ten sposób? No, w, 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 to, to jest tak, że jeżeli zaczynasz rozmawiać, no to znaczy, że, że, że dopuszczasz. Wracamy do, do jeszcze jednego. Chciałem Państwu pokazać, że. Kaczyński niechętnie już uczestniczy we wszystkich rocznicach powstania warszawskiego, bo został odarty ze swojego mitu, czy z mitu, który zbudowali, zbudowali ludzie wokół niego. Znaczy, nienawidzi, nie lubi wracać do historii powstańczej ojca, a historia powstańcza mamy została no. Yy, przedstawiona w, w, w prawdziwym prawdziwym świetle. Tak jak to wygląda. I, I Kaczyński nie lubi. Kaczyńskiego bardzo bardzo drażni rocznica powstania warszawskiego. Tam ja nie tak mówimy o tym jeszcze, jego też też drażnią ci powstańcy. Ci, którzy tak. jeszcze żyją, są przytomni, elokwentni, jak Wanda Traczyk. Jest takie piękne zdjęcie, gdzie Wanda Traczyk stoi pomiędzy Dudą a Trzaskowskim i opiera się na ramieniu Trzaskowskiego. Ma do dwóch. Ma do wyboru i opiera się na ramieniu Trzaskowskiego. Natomiast tu cały czas jeszcze, bo to, bo to jest ważne, bo to jest też, to wiele osób gubi, że w tej opozycji mają prawo być i prawicowe poglądy, i lewicowe poglądy. To jest taka Polska, która, bo wtedy tak naprawdę PiS przegra te wybory, kiedy po drugiej stronie będzie zróżnicowane w pluralizmie czyli po prostu, kiedy w drugiej stronie będą naprawdę wszyscy. Tutaj jest próba... W powstaniu bili się wszyscy, w powstaniu bili się wszyscy. Tak, natomiast znaczy, <laughs> tutaj jest, to jest tu, chodzi o to, tu chodzi o to, że tutaj, tutaj za Niemca będzie robił Kaczyński, tylko to wiesz, tak. no, mi się nie podoba ta analogia, bo... Ja tylko za, za Niemca i tak jak patrzę na, na tam, Józefa wzi... Szczepańskiego, ziutka y, za wzi... ruską zarazę. Za nie, podoba, za razy. nie podoba mi się ta analogia, Tomku, bo e, po pierwsze jestem przeciwny wybuchom powstań, które są skazane na klęskę, i nie podoba mi się wynik powstania. To nie będzie powstanie, Janku, on się boi, on się boi 1 października, żeby, że zostanie zniszczony. No, tak, i dlatego będzie przeniesienie wyborów na jak najdalszy termin. Zdaje się, jeżeli dobrze policzyliśmy, to najdalszym terminem, na którym może legalnie wyznaczyć wybory, jest 5 listopada, i tego trzeba się mniej więcej spodziewać. Natomiast ja mam takie pytanie też do Andrzeja Dudy, żeby się zastanowił, dlatego że no bo co to za problem zrobić kolejny marsz, na przykład w połowie października. Więc... A jak to może, a jak Tomek mówi, ale a, a, a jak będzie tego, to po co się rozchodzić, prawda? To jest, to... Natomiast... Wiesz, no Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Izraelu. Teraz 200 tysięcy teraz. Nie, to jest, to, drodzy, to, chodzi, o to chodzi o to, żeby uświadomić, bo czy znaczy, powiem ten sposób, Jarosław Kaczyński, który bawi się tego, cieszy się jak dziecko, że ma trzech kolesi, którzy się mu podpisują pod sondażami. No ja mówię, jeżeli pan Marcin Duma Koleś, który w 2018 roku zrobił sondaż, trzy tygodnie przed wyborami, który pokazywał, że jest zawarta walka pomiędzy Patrykiem Jakim, który ma 35%, i e, z Hakiem i, Patryk, i, ten, i Rafałem Trzaskowskim, który ma 38,3%. I że w drugiej turze jeszcze nie wiadomo, co się dzieje, bo tylko nieznacznie przewaga powyżej 50% ma Trzaskowski. I dostał w pierwszej turze, uwaga, drodzy Państwo. Trzaskowski 56%. I mówię, że pan Duba się nigdy nie wytłumaczył, jak to możliwe, że tak bardzo tutaj przestrzelił tak na korzyść. A w tym czasie, drodzy Państwo, brał, miał zlecenia z TVP Opole między innymi, co mnie tyle rozbawiło, bo Opole jest zawsze domeną ziobrystów. I to jest też takie, że to, to, to między innymi Jacek Kurski poleciał za to, że, Opole, że TVP Opole no, było do dyspozycji ziobrystów. Wracając do dyktatury. Chodzi o to, że Polacy muszą, powiem tak szczerze, to jest bardzo trudne zadanie, bo gdyby Polacy wiedzieli, co tak naprawdę Jarosław Kaczyński robi w tej chwili, to już to, to nawet tych dwudziestu paru procent, które on nie ma, bo drodzy państwo, no jeżeli IBRIS, który tutaj próbuje wypompować konfederację na jakieś bardzo wysokie poziomy, to jest ich pomysł na życie: zrobić pad najlepiej wyborczy jakiś żeby nie było, żeby demokratyczna opozycja nie mogła, bo jak widać niestety Konfederacja została, dostała się częściowo pod okupację sił pisowsko-ziobrowych, to znaczy, a o tym będziemy jeszcze mówić, natomiast drodzy Państwo, tutaj problem polega na tym, że jak te kabelki zostaną spięte i to się pokaże, to tam się jeszcze dużo pozmieniam, bo elektorat nie lubi być robiony w bambuko, i no jeżeli na przykład dzisiaj za twarz ludzi, którzy mają wywracać stolik jest, uwaga, poseł były, Przemysław Wipler, który współpracuje z Maciejem Zaborowskim, facetem, który pozywa i reprezentuje Ziobrę praktycznie w każdej sprawie i panowie są, nie tylko mają ten układ obrońca, adwokat, Ale także występują po tej samej stronie w różnych dealach, w których po prostu Zaborowski poleca Wiplera, a Wipler poleca Zaborowskiego. Jest to bardzo mocna sztama, bardzo mocny układ, bardzo ciekawy układ w świetle tego, że Wipler ma też sprawę karną w sądzie o wyłudzenie z fundacji. Notabene też bardzo ciekawe historie. Natomiast tutaj mówimy o dyktaturze i chodzi o to, że gdyby ludzie wiedzieli tak naprawdę, do czego to prowadzi, w ogóle nie mielibyśmy to, drodzy Państwo, to, 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 to ta policja by się po raz pierwszy przydała Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tylko, tylko szczerze, to i tak by nie, nie pomogło wiele, gdyby ludzie rozumieli, co chce zrobić Jarosław Kaczyński. Tomku, ja teraz polecam historię ekspert Ostatnia twierdza Hitlera to jest magazyn, którego jestem wydawcą. Jednym z autorów, drodzy Państwo, ostatnie dni, dlatego że w tym tygodniu od czwartku będzie nowy numer historii ekspert, więc ten to już są ostatnie chwile. Polski księgowy Ala Capone, człowiek, który się urodził, Aleksander Sycowski, pod Częstochową, on go wsypał, on go wysłał do więzienia, jest też o tym, jak zniszczono Ku Klux Klan, nie mogli tego zrobić sędziowie, nie mogli tego zrobić prokuratorzy, a zrobił e, prawnik, który po prostu puścił ich z torbami, pozwami cywilnymi. Szanowni Państwo, o tym razem do wąsika to powiem ja, Maciek i Państwu też wyjaśnię. Maciek już wie, Maciek ma taką fajną, fajne urządzenie, ona się nazywa napadówka. Napadówka drodzy Państwo, to jest taki guziczek. On go bardzo chciał, dlatego że taki guziczek miał Mariusz Kamiński i on chciał być równie wawny. Jak wciśniesz napadówkę, to cytuję, bo Wąsik chciał pokazać właśnie kolegom: zobaczcie, wcisknę tutaj i zrobi się tu bardzo niebiesko, przyjadą mnie bronić. Po czym zaczęli chlać dalej, ale nikt nie przyjechał. Ponieważ operator, znaczy, ponieważ Wąsik nie wiedział, że jak wciśnie napadówkę, to operator rejestruje wszystko, co się dzieje dookoła. No więc, ponieważ zarejestrowali wszystko, co się dzieje dookoła, że Wąsik, jak to się przechwala, jak to teraz będzie po prostu niebiesko, to się nie zrobiło niebiesko. Natomiast, Wąsik, ty się naprawdę dowiedz o tym, co tak naprawdę robi ta twoja napadówka, bo ty możesz mieć jakąś taką specjalną napadówkę albo miewać specjalne napadówki, Ty sprawdź. To jest taka możliwość. No, w tych nowych lokalach na zaciszu, jeszcze gdzie indziej, w tych domach, no, tak jak już według tego starego schematu, jak mówił jeszcze agent Tomek, czyli Kaszmarek, gdzie mieli te swoje takie no, tajne bazy dla przykrywkowców, a de facto to takie, wiesz, tematy, tam gdzie można było, jak to Jarosław Kaczyński mówi, dawać w szyję i robić robi zdjęcia. Nad walizkami pełnymi pieniędzy. No to, to oni teraz tam się bawią, no bo się Foksal zepsuło, e, tam na chorze się słabo, bo, bo też są zdjęcia jeszcze w innych miejscach w Warszawie. Wam <grydy> nie będę mówił, i tam jest słabo, a na Foksal, jeszcze jak ktoś pomyśli, co się działo na Foksal w podziemiach, to, 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 to w ogóle się robi kłopot, nie? to już się robi, robi gorąco. No. Także to, to tak to wygląda i wiesz, i te napadówki tam no, no nie działają, bo wszyscy wiedzą dobra, daj spokój znowu znowu jest, wiesz, no. źle, się, źle się działo. No. Spodziewam się, że, że teraz po ym, takiej wypowiedzi pana y, Meissnera, to tam te lokale są pełne i tam wszyscy, no, no to, wiesz, oni już na smutno piją. Jak piją na smutno, to i napadówka chodzi. No to tak, tak wygląda. Tym, wiesz, wiesz, jak wyglądały imprezy, gdzie gdzie chcieli. Z nożem, z nożem napaść na, na majora Boru. no to, 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 to takie towarzystwo. No. Chodzi, chodzi, na, chodzi na szworakach, całuje się z bokserką, całują się goli na, na wersalce. To co mają robić ci ludzie, którzy, którzy de facto zajmują się ochroną? Tych wszystkich ludzi, no już mają dosyć, no wiedzą, że zawsze wyjdzie jakieś bydło. No, to pierwszy, pierwszy raz, pierwsza ekipa, która, która tak funkcjonuje. Także ta napadówka tak działa. No. Ta napadówka tak działa. No. Napadówka ma mieć przy sobie e, Kamiński, który ciągnie Jorka zaspanego do monopolowego. Janku, no, o czym Ty mówisz? No, Jork ma mieć napadówkę gdzieś, bo no, Jork naciśnie na i powie. powie: Nie ma u nas ciepłej wody dzisiaj. No. no proszę. No, ja... no, szanowni państwo. Do zobaczenia.